wszystkich bardzo serdecznie. To jest mój pierwszy unboxing na tym kanale. I dzisiaj zamówiłem sobie paczuszkę z popvinyl.pl. Jest to paczka, jak pewnie wiecie, będzie się domyślić, że z Funko Popami. Zamówiłem ją przedwczoraj chyba. Więc bierzemy się za rozpakowanie. Jak wiecie po nazwie kanału, mam tu rzeczy związane z Marvelem, ale mogę też rozpakowywać różne inne rzeczy, jak na przykład płyty winylowe, płyty CD, kasety magnetofonowe, bo to również jest moja pasja. Nie tylko Marvel w moim życiu się liczy, ale właśnie też muzyka. Dobrze, ja zamówiłem dwa Funko Popy. Pierwszy Funko Pop może przedstawię. Jest to Funko Pop. Obydwa Funko Popy będą z WandaVision, ale pierwszy, który tutaj mamy, to jest Vision w stroju halloweenowym. Tak, proszę. Mam logo Disney Plus, logo Marvela, logo Avengers, numer 716. Jeszcze do wyboru była Wanda z lat 50., Vision z lat 50., Vision chyba jeszcze z lat 60. był, o ile się nie mylę. Wanda w stroju Halloween, Vision w stroju Halloween i Wanda w ciąży z odcinka trzeciego WandaVision. Serial oceniam na bardzo dobry. Póki co bardzo, bardzo mi się podoba. W piątek premiera odcinka czwartego. I drugim Funko Popem jest właśnie wcześniej wspomniana Scarlet Witch. Rozpakujemy sobie tutaj. Słyszałem, że z tą Wandą są problemy i chyba moja ma ten sam problem. Ogólnie Funko Pop Wandy są... A nie, jest w miarę okej, mi się wydaje. Jest w miarę okej. Mamy tutaj numer 715, 716, dwa numery obok siebie. Sprawdzimy jeszcze tę Wandę. Scarlet Witch. I kupując tę Wandę, uzbierałem całą rodzinkę Maximoff. Nie mam niestety jej siostry Polaris. Proszę bardzo, tutaj identyczny tył. Możemy sobie nawet porównać z Visionem. Tak, identyczny, tylko właśnie różnica jest w numerze. Tutaj ma numer 715 Wanda, Vision ma numer 716. Proszę bardzo. Jeszcze po bokach sobie porównamy. Góry sobie porównamy jeszcze. Proszę bardzo. Doły. I rozpakujemy sobie Wandę na wstępie. Spróbuję to zrobić. O. Wanda ma tutaj jeszcze ochraniacz na rączce. Proszę bardzo. Jest nasza Wanda. I tym sposobem spróbuję to zrobić jakoś tak.
będzie, żeby się dostała, ale użyję kartonu, żeby przedstawić wam całą rodzinkę. Widzimy, Magneto jest trochę masywniejszy i ujęcie na rodzinę Maximoff. Dobrze. Zapraszam do kolejnych moich unboxingów. Będą też recenzje komiksów, recenzje filmów. I do zobaczenia. Cześć.